Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj, jak widzicie, znowu jesteśmy w kuchni i będziemy gotować, ale nie będą to, tak jak zazwyczaj widzicie u mnie na kanale, jakieś przepisy z TikToka. Dzisiaj przez cały dzień będziemy gotować i jeść jedzenie halloweenowe. Na pewno kojarzycie taką stronkę na Facebooku, czy to na Instagramie, na TikToku, Tasty. Oni tam mają mnóstwo fajnych przepisów. Już kiedyś myślałam w ogóle, żeby zrobić odcinek z przepisami właśnie z tej stronki, ale wyskoczył mi właśnie na Facebooku ich filmik, gdzie robią takie halloweenowe jedzenie, jakieś przekąski. Co tam? Jestem f*** głodny. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, gdzie gotuję różne rzeczy, to zostawiajcie oczywiście dużo łapek w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Pierwszym jakby przepisem, który chciałabym odtworzyć, to będą takie jajka. Niby nic specjalnego, ale będą one specjalnie udekorowane. Tutaj jak widzicie na filmiku, trzeba będzie oddzielić te żółtka, zrobić z niej taką masę i później za pomocą tego rękawa cukierniczego będziemy to później z powrotem wsadzać do tych jajek i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To jest tutaj w ogóle jakoś nazwane jakieś jajka dyniowe czy coś takiego. Pewnie po prostu dlatego, że te żółtka wyglądają jak takie dynie. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W każdym razie potrzebujemy teraz ugotować jajka. W ogóle mam taką fajną aplikację. Jeżeli nie wiecie nigdy, jak gotować jajko, żeby było idealne, to jest taka aplikacja, która się nazywa Egg Timer. I wybieracie sobie tutaj wszystko, rozmiar jajka, na jak bardzo chcecie, jakby na miękko czy na twardo. Ustawiacie sobie po prostu timer i wam to odlicza, więc genialne. My potrzebujemy mieć jajko na twardo i więc sobie ustawiamy, zaraz te jajka wrzucę, jak woda mi się zagotuje. I widzimy się w sumie, jak już będą gotowe. Teraz musimy poprzecinać jajka w pół. O nie, i te żółtka nie są takie twarde, jak powinny być. To są dla mnie na przykład takie jajka idealne, takie bym jadła. Ale nie do takiego przepisu, kurde mol. Jak się popsuło, nie! Dzisiaj nic nie idzie po mojej myśli, nic! Dobra, jakimś cudem udało mi się oddzielić to żółtko od białek. Potrzebujemy teraz tak, majonez. To w przepisie była mu jeszcze musztarda, ale nie ma szans. Ja nienawidzę musztardy, więc nie będę jej tutaj dodawać. Trochę papryki, ja kupiłam ostrą, żeby miał więcej smaku. I trochę soli. Teraz wszystko to musimy ładnie wymieszać. W międzyczasie piekło nam się tutaj ciasto, o którym wam powiem w sumie za chwilę, bo będzie nam potrzebne do innego przepisu. Niech ono sobie tutaj postoi i zaraz ostudzi. Mam rękę w cukierniczy, nigdy z tego nie korzystałam. Pamiętam, że w Stanach George zrobił taką prowizorkę z jakiejś folii, ale na filmikach pokazywali, żeby to właśnie dać tak na szklankę. Wtedy się łatwiej upycha tą całą masę. Okej, uwaga. Naprawdę. Czy nam wystarczy na wszystko? Generalnie musimy to zrobić taką jakby imitację żółtka. O nie, już widzę, że mi to nie wychodzi tak jak na filmie. Pokryłam sobie wcześniej tutaj też szczypiorek, żeby to tak powpychać. Jako, że wiecie, łodyga. Dobra, żeby nadać trochę bardziej straszności, mam takie mini sztuczne pajączki. Mogę je tu dać gdzieś na bok. Wiecie, chociaż trochę było to straszne, bo na razie przeraża mnie po prostu to, jak te dynie wyglądają. Dobra, no więc całość prezentuje się w ten sposób. Napisałam do trąby, że jest już jedzenie. Sama jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Wygląda w sumie nie jest tak źle. No zobaczymy. Oh my god! Dobra, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to będzie smakować. To generalnie miało być dynie. Oh. O Jezu! No nie! To generalnie miała być imitacja dyni. Trochę to jest dynia z mózgu, to jest mózg! Prawie mi nie wyszło. To jest mózg! No. To są żółtka pomieszane z majonezem. Wrzucamy z powrotem do... Tak. Z majonezem, z papryką, z przyprawami jakimiś. Nie wiem, czy to będzie dobre. Dobra. Już sobie spróbuję. Można powiedzieć, że w porządku. Mhm. Można powiedzieć, że no. Naprawdę w porządku. Zjem sobie jeszcze jedno. Nie no, mi smakuje. Ogólnie, ale nie jest to nic takiego specjalnego, nie? To jest po prostu jajko. No, trochę jak na święta... Wielkanocne, nie? Się robi jakieś jajka z czymś tam, to no. Ta, które to smakuje. No jest dobre. Legit. Nie jest dużo pająków. Dobra, kolejne danie, jakie będziemy robić, w zasadzie taka przekąska. Będzie nam potrzebna do tego taka dynia. Wczoraj kupiłam ją i musiałam ją sama wydrążyć jeszcze przed chwilą, to wycinałam tutaj ten otwór na buzie. Powiem wam, że pierwszy raz miałam do czynienia z wydrążeniem dyni i nie wiedziałam, że one tak śmierdzą. W każdym razie będzie to polegać na tym, że jak widzicie już na filmiku, dynia to będzie tylko ozdoba, bo będzie tutaj tak naprawdę chodzić o to, że będziemy jeść nachosy z guacamole i z sosem serowym. Nigdy nie robiłam sosu serowego, więc będzie to taki dla mnie challenge, ale tak, zacznijmy od guacamole. Tam w przepisie jest, żeby użyć 3 awokado.
Ale zastanawiam się, czy w sumie aż 3 będą nam potrzebne. Ja nie jestem aż taką fanką guacamole, jeśli ma być szczerze, nie jestem w ogóle fanką awokado, więc też nie chcę zrobić za dużo, żeby się nie zmarnowało. Ja generalnie miałam 2 podejścia w swoim życiu do awokado, bo one wyglądają super. Są takie, wiecie, takie fancy. Zawsze te wszystkie, na tych wszystkich dietach, jak próbowałam kiedyś sobie coś rozpisywać, jakieś danie takie zdrowe, to było tam podane awokado. No ale za każdym razem, jak próbowałam je robić, to było albo niedojrzałe, albo było przedojrzałe i jakoś tak dziwnie smakowało, więc mam nadzieję, że teraz mi się uda. Ja już tutaj sobie wcześniej pokroiłam pomidorki i kolendrę, tu mam przygotowaną limonkę. Jeżeli chodzi o pomidory, to kupiłam takie, nie wiem jak one się nazywają, ale wyglądają jak taki stożek, są takie strasznie długie. Dodajemy kolendrę, pomidorki i sok z całej limonki. A ja zrymowałam. Dobra, do tego wszystkiego dodajemy jeszcze posiekaną drobno cebulę czerwoną. Ja dodałam tak 1/4 tej cebuli. Generalnie śmiesznie, bo im więcej gotuję, tym bardziej robię tak, wiecie, na oko. Tam była napisana jakaś proporcja, że 1/4 czegoś, chyba szklanki czy czegoś tam. I czosnek dodajemy jeszcze, tak? Dokończymy już tylko. Tam była normalnie podana proporcja, chyba 1/4 szklanki. Ja stwierdziłam, a zrobię na oko. I teraz wszystko musimy razem wymieszać. Kurde, to będzie moje pierwsze, nie, w zasadzie drugie guacamole w życiu. I no, tak jak już wam wcześniej mówiłam, trafiłam na niedojrzałe awokado i próbowałam robić je z takim twardym, więc mam nadzieję, że tym razem chociaż mi wyjdzie. Aha, jeszcze przyprawy. Fajnie by było dodać. Trochę soli i chili. Dobra, wydaje mi się, że jest to już w miarę ogarnięte. Teraz będziemy przechodzić do drugiego jakby sosu, do naszych nachosów, czyli sos serowy. Coś, czego ja nie robiłam też nigdy w życiu. I szczerze mówiąc, przeraża mnie to trochę, bo mam tutaj takie duże sery, które pewnie będziemy musieli rozpuszczać i w ogóle. Boję się po prostu, że coś spierdzielę. Uwaga, próba. To nie ma w ogóle smaku. O, szwak! O nie! Trochę dużo mi się tego sypnęło, ale może przynajmniej będzie miało więcej smaku przez to. Dobra, chyba będzie git. Robimy teraz sos serowy i musimy rozpuścić łyżkę masła. Będziemy zaraz do tego dodawać trochę cebulki. Mam tu już przygotowane sery. Ja kupiłam cheddar i w przepisie tam jest jakiś, którego nazwy nie umiem wymówić. Mieliście ją na pewno na filmiku. Więc kupiłam jakiś inny, który pani mi zaproponowała. Podobno ma być też taki kremowy i ma się dobrze rozpuszczać. Skorupa ziemniaczana i mleko. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, kurde, bo nie ręczę, bo w sumie są te sosy, to są główne składniki. Bez tych sosów to ja nie mam po co robić tego. Mam do tego sosu jeszcze takie papryczki. Nie udało mi się niestety dostać zielonych, więc mam czerwone. Jakie małe, słodkie papryczki w ogóle. Wywalę te pestki. Pestki w ostrych papryczkach są najgorsze. Nie chcę, żeby mi tu ludzie poumierali. Wrzucamy cebulkę, niech się powoli podsmaży. Ja w tym czasie pokroję te papryczki. Według przepisu powinniśmy teraz wrzucać ser. Robię to naprawdę na małym ogniu, żeby się to wszystko nie spaliło. Strasznie się boję, że mi to nie wyjdzie. Pół szklanki mleka. Łyżka skrobi. Tutaj oni mają kukurydzianą, ale ostatnio pokminiliśmy z George'em i powiedział mi, że w sumie u nich kukurydziana jest prawie tak samo jak u nas ziemniaczana, a kukurydzianą u nas ciężko dostać, więc wykorzystamy tą. I teraz musimy to po prostu wszystko zamieszać, aż się zrobi taka masa. Dobra, wtedy będziemy dodawać papryczki i zobaczymy co dalej. Zobaczcie, jak nam się już robi taka kremowa konsystencja. Gdzieniegdzie tutaj jeszcze widzę kawałki nieroztopionego sera, ale wygląda to bardzo dobrze. Ostatnim krokiem w sumie naszego sosu jest dodanie ostrych papryczek i zaraz będziemy wszystko podawać. Zobaczycie, jak to będzie fajnie wyglądać. Mam nadzieję. Nasz sos jest gotowy, kurde, ale się zrobił klejący. I teraz uwaga, tak jak na filmiku, mam tu miseczkę taką, która wchodzi tutaj niemalże idealnie. Trochę ta dziura jest tutaj taka bardziej wydrążona niż powinna, ale to nic. Do tej miseczki nalewamy, w sumie powinnam zrobić to oddzielnie, lepiej zrobię to oddzielnie, bo znając mnie, to ja zaraz wszystko tutaj zaleję i cała dynia będzie w tym naszym sosie. Wow, ale się klei. Przygotowałam tutaj wcześniej coś takiego, żeby też nie rozwalać tych nachosów, wiecie, po blacie. Dynia postawimy tak i tu będziemy nakładać guacamole. Żygająca dynia. Mało apetyczna, ale wygląda w sumie ciekawie. To wygląda mega fajnie. Jest to taka
śmieszna przekąska na imprezę. Jeżeli organizujecie jakąś na przykład imprezę halloweenową czy coś takiego, to takie coś nie jest aż takie trudne do zrobienia, a wygląda śmiesznie i na pewno wasi goście będą zadowoleni. O kurde. Ej, dobra. Czasem robię tylko mogłoby być bardziej leisty, nie? No wiem, dodałam więcej mleka, ale znowu się zrobił taki omega jaki ser. Ale generalnie git. Mega dobry. A to guacamole, ja nie wiem jak powinno smakować, jest git czy nie jest git? Jeszcze trochę sosu. Ej, to jest serio zajebiste. Historia dobra, jestem w szoku. Dobra, kolejną rzeczą jaką będziemy robić będzie to taki deserek. Ja wcześniej, jak już wam mówiłam, upiekłam sobie brownie. Nie nagrywam tego, bo to nie ma żadnej filozofii, po prostu kupiłam w sklepie gotową jakby taką ten proszek do robienia ciasta czekoladowego. Dodałam tam jajka, wody, zmiksowałam i oto mamy takie piękne ciasto. Będziemy je potrzebować dlatego, że trzeba będzie je pokroić w kostkę, tak jak ja to już zrobiłam. I widzę, że strasznie wielkie kawałki mi tu powychodziły, bo generalnie trzeba z nich zrobić takie kuleczki, które będziemy maczać w rozpuszczonej czekoladzie, która nam się właśnie rozpuszcza w kuchni. Ja sobie przygotuję tutaj te kuleczki, sprawdzę, czy one w ogóle wychodzą. No kurde, nie wychodzą. O nie, sypią mi się w rękach najgorzej. O nie, to nam chyba nie wyjdzie. O nie, pierwszy przepis dzisiaj, który mi nie wyszedł. I drugi, który mi nie wyszedł chyba tak w całej mojej karierze gotowania na YouTubie. Ogólnie chodziło o to, żeby na tych kuleczkach, które są już obmoczone w czekoladzie, narysować różne wzorki, jakieś tam mumie czy inne rzeczy. Może po prostu postaram się to zrobić na tym cieście. Kurde, jestem niezadowolona. Z przykrością muszę stwierdzić, że nic się nie da z tym ciastem zrobić. Próbowałam roztopić czekoladę, ale też coś mi nie idzie, jakieś dziwne rzeczy się z nią dzieją. Więc chyba musimy pominąć ten przepis niestety. Ale to nic, mam coś innego, mam hot dogi, których w ogóle myślałam, że w końcu nie zrobię, bo są one banalnie proste, ale w sumie skoro jeden przepis nam uciekł, to mogę wam go pokazać. Chodzi generalnie o to, żeby porówki, kiełbaski, cokolwiek tam sobie używacie do hot dogów, żeby powycinać z nim takie szpary, jakieś zrobić jakby taką dziurkę, żeby po prostu ta parówka wyglądała jak palec. No i w sumie tylko tyle, tylko o to chodzi. Podgrzewacie bułki, podgrzewacie sobie kiełbaski i ketchup jako krew. No i tyle. Bułeczki nam się pieką, czyli w tym czasie możemy zrobić nasze chalupy. Czyli po prostu tak jak na filmiku, musimy tutaj jakby wyciąć taki paznokieć plus porobić różne takie linie, że niby zgięcia palców. One są trochę cieńsze niż te na filmie, ale to dlatego, że nie mogłam po prostu takich znaleźć. W Stanach chyba w ogóle mają jakieś takie grubsze te parówki. Kuleczki, brownie nie wyszły, z czego jestem bardzo niezadowolona. Kurde, to jest zawsze takie smutne. Pamiętam, że też mi było przykro, jak ta tortilla nie wyszła, bo wiecie, kupujecie sobie wszystkie składniki, macie wszystko zaplanowane. No ale nic, dzisiaj nie idzie zgodnie z moim planem. Dobra, moje hot dogi wyglądają tak. Są okropne, ale przynajmniej jest jakiś dodatkowy przepis. W sumie nie jest to żaden przepis, te parówki nawet nie wyglądają jak palce. Jestem zdruzgotana po prostu, jak to wygląda. Mi smakuje, bo ja lubię takie hot dogi, zwłaszcza jak ja wolę na przykład hot dogi w takich bułkach niż w takich orlanowych. Serio? Mhm. Ja uważam orlanowskie. No faktycznie, palce to nie są. Nie są, nie? W ogóle. Hot dog. No parówka w bułce, no. Z majonezem i z ketchupem. Tak. Słuchajcie, ostatni przepis. Za mną się już w ogóle zrobiło ciemno na dworze. Czuję się, jakbym stała w tej kuchni już cały dzień. Mało kurczaka, którego wcześniej sobie ugotowałam w przyprawach. Dodałam tam wegety, jakieś tam ostrej papryki trochę, żeby ten kurczaczek jeszcze miał trochę smaku. Porozerwałam go w takie małe paseczki. Do tego wszystkiego będziemy dodawać ser, który też wcześniej potarłam. Też dodałam cheddaru i tego, który miałam wcześniej po prostu do poprzedniego jakiegoś przepisu. Dobra, robimy szybką podmiankę miski. I musimy do tego dodać kremowy serek, całe takie opakowanie serka. Tam w przepisie mają dwa sosy, które w Polsce nie występują, albo po prostu ciężko je dostać, czyli sos buffalo i nie wiem, co się czyta, buffalo, nie wiem, i ranch. Ja kupiłam taki sos, po prostu sos do kurczaka i sos tatarski. I też dodamy go tak na oko i wszystko ładnie mieszamy. W tym samym czasie piekarnik nagrzewa nam się do 200 stopni i z tego ciasta będziemy wykrywać coś a la oczy, nos i buzia. Tak przygotowaną twarz wkładamy do piekarnika na 12 minut, żeby się nam upiekło. Teraz wykorzystamy sobie to ciasto i powsadzamy do środka takie kawałki sera, które już tutaj wcześniej pokroiłam. Nasze oczy, buzia, nos upiekły się, więc teraz po prostu zrobiłam tutaj takie
kółeczko. Nie mam takiego super naczynia jak tam na filmiku okrągłego. Szukałam w sklepie, ale nie mogłam znaleźć. Więc poradzimy sobie po prostu tak. Ułożyłam tutaj takie kółeczko. I teraz całą tą masę trzeba tutaj przełożyć. Może nie całą, bo widzę, że jest jej trochę za dużo. Ale tyle, żeby się po prostu, żeby wypełniło cały środek. Dobra, teraz to wszystko ląduje w piekarniku na kolejne pół godziny. Zostaje nam tylko jeszcze udekorowanie i jesteśmy w domu. Tak wygląda. Śmiesznie. Jakiś dziwny placek. Jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Boję się, że się oparzę, więc odczekam jeszcze chwilę. Ale generalnie wygląda tak. Trochę śmiesznie. Na filmie oczywiście standardowo wygląda to lepiej. Ale mam nadzieję, że smakować będzie równie pysznie. Dobra, uwaga, uwaga. Testujemy. Generalnie smakuje to bardzo serowo. Czuć taki też intensywny smak kurczaka. No ja ostatnio, powiem wam szczerze, że nie jestem fanką kurczaka. Ale ogólnie jest dobre. I to już był ostatni przepis, jaki na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że jakieś z tych przekąsek będziecie w stanie wykorzystać na przykład na swojej jakiejś imprezie halloweenowej albo po prostu w domu. I jeżeli taki odcinek wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie duży łapek w górę, to będzie więcej takich filmów z gotowania. I oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!